No pyszności, mówię wam. Hejka! Witam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie. Jesteście właśnie teraz na kanale Heksaważy. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę dużo znaczy. Dziękuję. Dzisiaj, jak już właśnie widzicie w tytule, zrobimy sobie keto faworki. Faworki są bardzo proste do przygotowania, do zrobienia. Ciasto jest bardzo podobne do ciasta na pierogi bambusowe. Tu wam teraz się właśnie pokażę link do pierogów bambusowych. No to co? Lecimy z naszymi faworkami. Więc tak, do wykonania naszych faworków potrzebujemy sera mascarpone, proszę bardzo, przygotowałam. Mąki bambusowej bądź błonnika bambusowego, nazwy są zamienne. Gumy kwark i jedno jajko w rozmiarze MK. Do posypania naszych faworków przygotujemy sobie erytrytor zmielony na pół, proszę bardzo. W młynku do kawy zmieliłam. Oraz będziemy smażyć na smalcu. To co? Zabieramy się do pracy. Teraz leci mascarpone. Wsypujemy 10 g mąki bambusowej. Tak. Jak ciasto będzie się nam zbyt mocno kleić, no to po prostu dosypiemy mąki bambusowej. Ja mam z takiej firmy, mam dzisiaj dobry dzień, to wam pokażę. Proszę bardzo, u mnie taka mąka bambusowa. No i co, dajemy jeszcze 20 g gumy kwar. No to dajemy 20 g gumy kwar. No, 21 u mnie, no zobaczcie. Tak, i teraz wszystko musimy zmiksować. Dobra, teraz idą ręce w ruch. I zobaczcie, ciasto się mocno klei, więc dosypiemy sobie mąki bambusowej. Tak wiecie, na oko. Na oko sobie dosypiemy mąki bambusowej, tak. No, ze 3 łyżki na pewno dałam. I wszystko musimy ładnie zagnieść. Zobaczcie. To co, ciasto wędruje do lodówki na 15 minut. Pa, pa, ciasto. Tak, ciacho wróciło już z lodówki. Tak, ciasto teraz dzielimy sobie na 2 części. Najlepiej równe, prawda? Tak, jedna kulka wędruje do zamrażarki, ponieważ ja sobie tą kulkę wyciągnę tłusty czwartek i zrobię faworki. A z drugiej kulki zrobimy faworki. Musimy teraz ciasto rozwałkować. W tym celu możemy sobie jeszcze posypać trochę mąką bambusową. O. I wałkujemy. Tak, ciasto musi być cieniutko rozwałkowane, ponieważ jak będzie za grube, to nasze faworki będą się nam rozpadać. W sensie nie będziecie umieć stworzyć faworka. Ojej, ale mi się to brzydko zrobiło, no. No trudno, zostawimy tak. Tak. U mnie na jakieś 2 cm. Tu takie brzydkie. Robicie sobie dziurkę w środku. Teraz proszę bardzo, zwijacie faworka. O. Jest faworek, jest. Te gotowe faworki przełożymy sobie już na deskę. O, proszę bardzo. One już są do smażenia. Po prostu mniejsze te dziurki można też robić. O. Faworek. Widzimy się zaraz, jak zrobię wszystkie faworki, będziemy smażyć. Rozgrzewamy sobie teraz smalec. Dużo smalcu. Najlepiej takie, wiecie, swojski zrobiony. Tak, żeby nasze faworki smażyły się na głębokim tłuszczu. Tak, rozgrzewamy smalec. Nasze faworki będziemy odkładać na talerz
wyłożony papierem kuchennym, proszę bardzo, nie musi być Elza Anna, jak to tam, wiecie, zaraz widać, że mała Heksa też była na zakupach. No, no to co, smażymy zaraz. Sprawdźmy, czy smalec jest rozgrzany. No, rozgrzany, okej. Podbamy, że będziemy wrzucać. Smażymy. I wyciągamy na papier. No to jest dosłownie chwila, jak widzicie. Chwilka i faworki usmażone. Nasze usmażone faworki musimy posypać teraz erytrytolem zmielonym. No pyszności, mówię Wam. Tak, przełożymy na talerz. Gotowe. Tłusty czwartek może nadchodzić. Jak widzieliście, szybko, prosto, łatwo. Połowę już zjadłam i weź tu człowieku, potem schudnij, prawda? Nie czekam na tłusty czwartek. Proszę bardzo, nasze faworki. Mówię Wam, pyszności. Opcjonalnie można sobie właśnie już erytrol zmielony dodać do tego ciasta, jak pałkowaliśmy. Ja sobie po prostu górę posypałam. No i co, elegancko, co nie? Tak. Jak zrobicie, dajcie znać, czy Wam wyszło, czy nie wyszło, czy co i jak. Wiecie, jak ciasto jest zbyt mokre, no to trzeba po prostu dosypać mąki bambusowej. No i tak jak mówiłam, nie może być za grube, żeby szło właśnie zrobić takiego fajnego faworka. Pyszności. No to co? Do następnego razu. Pa!